Drodzy bracia i siostry, jeszcze nie wszyscy święci z Miasta Świętych. Tak tytułuję tę homilię, którą wygłaszam w mieście, które zasługuje na tytuł Miasto Świętych. Ale używam stwierdzenia jeszcze nie wszyscy święci. Najpierw dlatego, że nie wszyscy dziś przywoływani są już wyniesieni na ołtarze. Następnie, Wśród nas może być już nie jeden, którego życie daje podstawę, by go traktować jako kandydata na świętego. Wreszcie świętymi jest wiele więcej niż tylko te osoby, które zostały takimi ogłoszone przez Kościół. Jeszcze nie wszyscy święci z miasta świętych to temat na dzień, kiedy obchodzimy uroczystość wszystkich świętych. A jeżeli wszystkich, to musimy zapytać, co to znaczy. Szukając odpowiedzi, sięgnijmy wpierw do pierwszych wieków Kościoła, kiedy to Paweł Apostoł pisał w nagłówku listu do Kościołów, do świętych, a następnie wymieniał nazwę miasta. I tak pisał do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Albo do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, albo do wszystkich świętych Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, do świętych i wiernych w kościele braci w kolosach. Zestawiając treść tych nagłówków. Z problemami, które są podejmowane w listach, można dojść do wniosku, że kto uwierzył w Jezusa i przyjął chrzest, ten nie popełniał grzechów, które by mu uniemożliwiły przystępowanie do komunii świętej, a więc trwał w łasce uświęcającej. Oczywiście w tych listach adresowanych do świętych znajdziemy opisy przypadków pojedynczych osób albo jakichś grup, które należałoby upomnieć albo nawet wykluczyć z Kościoła z powodu bardzo poważnych grzechów. Znajdziemy też wykazy takich nieprawości, które wykluczają z Królestwa Bożego. Tak więc wszyscy należący do Kościoła byli uświęceni przez Chrzest, zaś niemal wszyscy byli święci przez swoje postępowanie. Początka Kościoła wyróżniano też jedną kategorię świętych, którzy zginęli z powodu wyznawania wiary, a więc męczenników. Do nich, gdy jeszcze byli uwięzieni i czekali na wyrok albo na wykonanie wyroku śmierci, przychodzili wierni. Także tacy, którzy się załamali w czasie procesu, wyparli się wiary albo popełnili bardzo poważne grzechy. Ci wszyscy przychodzący do bliskich swojej śmierci męczeńskiej prosili, aby owi męczennicy, którzy na pewno będą zbawieni, orędowali za nimi już w niebie. Tak zrodziła się praktyka modlitwy, którą dobrze znamy, a której prosi się świętych o orędownictwo w naszych sprawach przed Bogiem. W późniejszych wiekach, zwłaszcza gdy wiara ostygła, w czasach, jak mówimy, letnich chrześcijan, w epokach kryzysu wiary i upadku moralnego, ale także herezji, rozłamów, wojen czy niepokojów, wtedy świętość stała się czymś wyjątkowym, rzadkim i nadzwyczajnym. Komunię świętą przyjmowano nie, nie wszyscy. Nieliczni, rzadko, nieraz tylko raz do roku. I to zaraz po spowiedzi. Świętymi nazywano wielkich pokutników, mnichów, pustelników, czy wybitnych głosicieli, albo obrońców wiary. Jednak od ponad stu lat trwa proces upowszechniania świętości w bardzo różny sposób. Jednym z nich jest zachęta do częstej, nawet codziennej komunii świętej, bo to jest oznaka, że trwamy w łączności z Bogiem a więc do codziennej niemal komunii świętej i dopuszczenie do niej także małych dzieci, co 100 lat temu nie było takie częste. Wystarczy, że dziecko rozumie, kogo spożywa. To dopuszczenie małych dzieci uczynił papież Pius X w 1905 roku, spełniając w ten sposób swoje dziecięce marzenia. Kiedy bowiem sam, będąc małym dzieckiem, usłyszał, że jeszcze nie może przystąpić do pierwszej komunii, przy jakiejś okazji stanął przed biskupem, któremu przedstawił swoje pragnienie. Ten zapytał go, co właściwie on wie na temat ciała pańskiego. Ten rezolutnie odpowiedział: To jest Chrystus. A ksiądz biskup wie coś więcej? Ten tylko rozłożył ręce i powiedział, że niestety, ale prawo kościelne nie pozwala i dodał. Jeżeli zostaniesz papieżem, będziesz mógł to zmienić. Także reforma liturgiczna, którą przyniósł Sobór Watykański II, doprowadziła do tego, że dorośli i starsi, a także młodzi częściej uczestniczą w codziennej Mszy Świętej i przystępują do Komunii Świętej. Setki tysięcy ludzi w Polsce dzięki nowym ruchom odnowy życia. A szczególnie ruchowi Światło Życie, żyje w przekonaniu, że stanem dla chrześcijanina normalnym jest trwanie własce uświęcającej i przyjmowanie komunii świętej, kiedy to tylko jest możliwe. Ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca oazy, wprowadzał w takie myślenie przez to, że spowiedź rekolekcyjną organizował na początku rekolekcji. Mówił wtedy, przez 15 dni będziecie mogli żyć jak prawdziwi chrześcijanie. Własce uświęcającej, i codziennie przystępować codziennie do Komunii Świętej. I dodawał, że to jest lepsze niż spowiedź, jaką urządza się w parafiach na końcu rekolekcji. Wtedy bowiem prawie wszyscy idą do spowiedzi, a potem do komunii, ale za tydzień czy za dwa dni już nie chodzą i wracają dla nich do normalnego stanu, czyli bez łaski uświęcającej. Bo przyzwyczaili się, że, on mar, że normalne jest życie bez łaski, a trwanie w łasce i komunia święta są czymś wyjątkowym, na święta czy na jakiś czas po rekolekcjach. Jan Paweł II uczynił wiele, aby zmienić myślenie o świętości w Kościele. W ciągu swojego pontyfikatu beatyfikował i kanonizował więcej błogosławionych i świętych, niż jego wszyscy poprzednicy razem, od końca XVI wieku. Beatyfikował 1318 osób, kanonizował 478. Wywoływało to nieraz zdziwienie, a nieraz złośliwe komentarze, jakoby miał taśmowo produkować świętych. A jednak taśmowo ginęli męczennicy, ofiary rewolucji czy prześladowań. Dlatego beatyfikował 122 zakonników i zakonnic męczenników wojny domowej w Hiszpanii. 117 ofiar wojny wietnamskiej, 103 Koreańczyków i 99 męczenników rewolucji francuskiej, a także 120 chińskich męczenników za wiarę, wreszcie 108 polskich ofiar niemieckich prześladowań w okresie II wojny światowej, a także 13 świeckich Unitów, męczenników podlaskich, ofiar prześladowań rosyjskich. Jan, chciałem, Jan Paweł II chciał w ten sposób pokazać, że świętym może być każdy, niezależnie od stanu, statusu, wykształcenia i wieku od bardzo wykształconej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein przez włoskiego stygmatyka ojca Pio czy małe dzieci Jacynta i Franciszka Franciszki, dwoje, z trójki dzieci z Fatimy albo jak ostatnio już nie Jan Paweł II, ale obecny papież, wyniósł na ołtarze ośmioosobową rodzinę Ulmów. Odważył się też wynosić na ołtarze osoby żyjące niedawno, mogące być bliskimi przykładami dla żyjących dziś ludzi, jak małżonków Betramek Łatroki czy zmarłego w 2006 roku na białaczkę Karla Akutisa, mającego 15 lat, kiedy umierał. Również proces beatyfikacyjny, a później kanonizacja Jana Pawła II miały wyjątkowy charakter. Transparent widoczny w telewizji z napisem Santo Subito, czyli święty natychmiast, nawiązywał do czasów, kiedy nie było ścisłych procedur dla uznawania świętości. Wtedy to życie dopiero co zmarłego było spontanicznie uznawane przez zgromadzonych za dowód świętości. I za uzasadnienie kultu. Wobec Jana Pawła II jednak procedury zostały zachowane, choć prowadzone w tempie nieco przyspieszonym. Moi drodzy, Kraków ma swój szczęśliwy wiek. Używa się od dawna określenia Felix Seculum Krakowie. Tak ze względu nie na pomyślny rozwój ekonomiczny czy gospodarczy albo przez wybitne budowle postawione w tym czasie, ale dlatego, że żyło w XV wieku w Krakowie kilku mężczyzn, uważanych za Życia za świętych, w tym naszego nasz święty Jan Kęty. Możemy też nazwać kęty miastem świętym, zwłaszcza, że na przełomie IX i XIX i XX wieku. Po ulicach tego miasta chodził wpierw przyszły święty Józef Bilczewski, uczeń szkoły podstawowej, później zaś wikariusz tutejszej parafii. Zakładały w tym czasie zgromadzenie późniejsza błogosławiona Celina Ludzińska-Bożenska i jej córka Jadwiga, kandydat na ołtarzy. Krótko w Kętach mieszkała błogosławiona Natalia Tuasiewicz, nauczycielka, zmarła w obozie w Ravensbrück w 1945 roku. Tu też szkołę ludową kończyła urodzona w Oświęcimiu Nazaretanka, błogosławiona Imelda Żak, rozstrzelana przez hitlerowców w Nowogródku. Tu zmarła w 1918 kandydatka na ołtarze, siostra Maria Walentyna Łępicka, założycielka Klarysek. W tym klasztorze rozpoczynała życie zakonne kandydatka na ołtarze Joanna Ewa Hałac-Bulowic, która po pracowitym, Pobycie u Serafitek założyła zgromadzenie własne pasjonistek. Skąd pochodził też sługa Boży, ksiądz Ludwik Mroczek, salezjanin, który zginął w Kajl Auschwitz w 1942 roku. To bardzo dużo, jak na nieduże miasto, a przecież trzeba jeszcze dodać dużo wcześniej żyjących świętego Jana Kantego i świątobliwą Ludowikę zmarłą w Rzymie. To bardzo dużo, ale przecież to nie wszystko. Według Jana Pawła II powinno być dużo więcej, a jest leże nieogłoszonych. Dużo więcej takich, którzy w codziennym, zwyczajnym życiu trwali w bliskości Boga, okazywali miłosierdzie potrzebującym, poświęcali się naprawdę dla dobra swoich dzieci, nie dopuszczali myśli o grzechu, zdradzie czy krzywdzie, którą mieliby popełnić. Święci z sąsiedztwa, czyli prowadzący życie na zewnątrz, podobne do sąsiadów. To określenie, którego używa papież Franciszek. Święci z sąsiedztwa, bardzo podobni do nas. Być może nawet mogło nie dotrzeć do tych sąsiadów, że oto są obok nich święci czy błogosławieni. Być może nie mogło, mogło nie dotrzeć także do tych samych. Świętych naprawdę, że są umiłowanymi dziećmi Bożymi, jak to dziś mogliśmy usłyszeć. Być może ktoś pomyślał przy okazji pogrzebu, że to było ciche, a święte życie. Być może żyli święcie, a myśleli, że są słabi i grzeszni, a ciężar dnia codziennego nie pozwalał im modlić się więcej, czego wciąż pragnęli. Może nie dotarły do nich słowa, dziś czytane o wielkim tłumie, którego nikt nie mógł policzyć, a to byli zbawieni i święci, stojący przed tronem Bożym i przed barankiem barankiem, który umarł na krzyżu, aby oczyścić każdego człowieka z jego grzechów. My zaś stojący teraz na kręckim cmentarzu, którego groby skrywają pewnie życie niejednego świętego, potrzebujemy najpierw usłyszeć zachętę. Że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie okazało, kim będziemy. Ale jest ogromna szansa, że będziemy na zawsze z naszym Ojcem, który jest w niebie, ale i z tymi świętymi, których lubimy i przyzywamy, ale także ze świętymi bez tytułu tych sąsiedztwa, także z takimi, których moglibyśmy poznać za życia, a tylko mogliśmy pomyśleć. Jeżeli ktoś miałby być święty, to może właśnie ta osoba. Tymczasem w powodzi hejtu, przepisywania innym najgorszych intencji i zamiarów, podziałów z bardzo różnych powodów, szczucia jednych na drugich, pomyślmy, że naszym przeznaczeniem jest bycie na zawsze z Bogiem i ze świętymi. Nie tylko z tymi wielkimi i uznanymi, ale także podobnymi do nas, bardzo podobnymi. Amen. Ekscelencjo księże biskupie, kapłani diecezjalni, zakonni, siostry zakonne, drodzy parafianie i wszyscy goście zebrani na tej uroczystej mszy świętej. Każdego roku we wszystkich świętych czytana jest Ewangelia o błogosławieństwach, a więc sposobach na bycie szczęśliwymi ludźmi. W Starym Testamencie błogosławieństwo kojarzone jest głównie z pomyślnością doczesną. Dla przeciętnego Żyda... Błogosławiony był ten, który posiada majątek, potomstwo, przyjaciół i żył w pokoju, bez wojen, bez chorób. Jezus przenosi istotę szczęścia na wyższy poziom i mówi, że być błogosławionym to znaczy być uczestnikiem Królestwa Bożego. Co ważne, uczestnictwo w Królestwie Bożym to nie tylko kwestia nieba w przyszłości ale stanu doczesnego w pewnej mierze już tu na Ziemi. Czytamy przecież błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Już należy, a nie że dopiero będzie należało. By te błogosławieństwa w życiu realizować, potrzebujemy wsparcia, z pewnością czerpiemy je od naszych patronów w tym miejscu. I w czasie przeżywanego jubileuszu w sposób szczególny wspiera nas w tym święty Jan Kanty, od którego chcemy się uczyć życia otwartego na Boga i wrażliwego na potrzeby wszystkich tych, z którymi żyjemy. Bracia i siostry, stojąc na tym cmentarzu, przed grobami naszych bliskich, zyskujemy pomoc, przypominając sobie wszystkie dobre rady, jakich udzielali nam oni za ich ziemskiego życia. Zyskujemy też wsparcie w Tajemnicy świętych obcowania, wierząc, że nasi bliscy zmarli, wspierają nas wciąż z domu Ojca, bo przecież ich miłość do nas jest mocniejsza niż śmierć. Głównym źródłem pomocy jest jednak łaska płynąca z Eucharystii. Dlatego proszę cię, księże biskupie. Byś sprawował ją za nas i za tych, którzy z naszych wspólnot rodzinnych, przyjacielskich czy parafialnych odeszli.